Motoryzacja PRL w pigułce, część 10. Mikrus MR300 to on miał zmotoryzować polskie społeczeństwo. MR300 produkowany był niecałe 3 lata. Auto napędzał dwucylindrowy benzyniak o mocy 14 koni mechanicznych. Prosta konstrukcja, trochę wzorowana była na niemieckim Gogomobilu. W lipcu 1957 powstają 3 prototypy, natomiast w 1958 roku WSK Mielec wyprodukowała 225 małych autek. Mikrus miał konkurencję w postaci samochodu Meduza, ale finalnie to MR300 trafił do produkcji seryjnej. W 1960 roku, gdy produkcja Mikrusa dobiegała końca, w biurze konstrukcyjnym WSK w Mielcu opracowano w czasie 10 dni prototyp o nadwoziu pick-up. Po zakończeniu produkcji po polskich drogach jeździło około 1728 tych pojazdów. Ladies and gentlemen,